Hej, Sebek z tej strony witam was serdecznie. W kolejnym odcinku mamy poniedziałek, godzinę 7 rano i zapraszam serdecznie na unboxing. Mało ostatnio unboxingów, ale czas to nadrobić. I jak widzicie, mamy tutaj nowość nowość z, z Rosji 2018. Jest to Blaster Box, który zakupiłem sobie w Empiku. Fajnie, bo zaraz zobaczymy, czy będą tutaj nowe limitki nie mam pojęcia zaraz to sprawdzimy jest 5 limitek 7 saszetek a cena 49,90 no jestem strasznie ciekawy jeżeli macie coś takiego to piszcie w komentarzu jakie limitki wam wpadły zobaczymy czy się powtarzają czy nie właśnie nie przygotowałem w nożyczki ale dam sobie radę ja lubię blasterboxy fajna sprawa Urururu. A kto ogląda ten filmik o siódmej rano, niech napisze w komentarzu hashtag Siódma Ja wam przyknę serduszko, murdeczki moje. Dobra. I sprawdzimy, jak to tutaj w środku wygląda. Jakie limitki są. Mm -hmm. Limitki są luzem wsadzone. Mam nadzieję, że nie będą uszkodzone. Saszetki. Jeszcze jedna mi została. Ale dobra, limitki zostawimy sobie. Albo czekajcie, momencik, sprawdzimy czy jest 7, bo to różnie bywało z tymi blasterboxami, jak pamiętacie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, jest 7. Pięć limitek, sprawdzimy sobie najpierw dwie. Pierwsza limitka, Oho, pięknie, Kamil Glik. Nie mam tej limitki, więc jest fajnie. Pierwsza limitka Kamil Glik. Zaraz sprawdzimy jaka będzie druga. Łomatko Grosicki. Ej, czy oni tutaj przypadkiem nie wsadzili samych, samych Polaków? Nie wiem, zaraz sprawdzimy. Dobra, jest fajnie. Kamil Glik i Grosicki. A zaraz sobie sprawdzimy, jakie tutaj są pozostałe trzy limitki. Także nie przewijajcie bo równie dobrze mogę to otworzyć, wiecie, wcześniej, co nie? Otworzyć, w sensie pokazać Wam. Dobra, zobaczymy, czy coś fajnego <laughs> wpadnie mi tutaj. Invincible by mi się przydał. Fajnie by było trafić. Ciekawe, czy w tym blasterboxie coś mi ciekawego wpadnie, czy nie. Siedem saszetek, więc może coś będzie. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że nie same fansy. Carvalho. O, mamy tutaj Kamila Glika na bazówce. Werner, a kartą specjalną jest. O, ja nie wierzę! Co tu się dzieje? Ej, w ogóle, ostatnio w saszetce Premium trafiłem Ronaldo, ikonę i proszę bardzo, pierwsza saszetka i znowu Ronaldo Ikona. Jaka akcja! To już jest chyba mój czwarty, ale mnie prześladuje Ronaldo w tej edycji. No nieźle. Kurde, no. Taka akcja. No dobra, no co? No ja się cieszę. Więc mogę się wymienić. Tam mi brakuje chyba jakiejś ikony. Nie wiem, muszę sprawdzić. A na jakimś odcinku sobie to sprawdzimy. Pierwsza saszetka i wpadł Ronaldo na ikonie. No to już pewnie nic ciekawego tutaj nie dostanę. No właśnie, tam był chyba fans. Draxler. No jest fansik. Jest fancik Moutinho. I tutaj jest kościelny. A tak w ogóle ostatnio jak robiłem drafta, to przez pomyłkę zamiast powiedzieć Suarez, powiedziałem Sanchez. No to była po prostu taka moja mała wtopa. Ale na końcu filmu się poprawiłem. A tak w ogóle mam pewne, yy, nawet ciekawe pomysły odnośnie drafta. Więc też Wam wrzucę jakoś może w tygodniu. E ale dobra, na razie zajmujemy się tu unboxingiem Także takie małe sprostowanie, no, taka moja mała pomyłka Nie wiem czemu powiedziałem Sanchez Zamiast Suarez e, Arabia Saudyjska, Arabia Saudyjska i Di Maria Fans favorite O jeszcze Coutinho Niektórzy się pytają czemu cały czas gram naklejkami w turniej Dlatego, że jeżeli chodzi o karty to wiecie, że niektóre drużyny mają więcej Karta niektóry mniej, dlatego chciałem, żeby było sprawiedliwie, więc na razie bawię się naklejkami, a później no, może jakiś meczek rozegram sobie kartami. Zobaczymy. Dobra, tu będzie. Tu będzie karta specjalna, bodajże. Eee, dobra, co my tu mamy? O, zaraz limitkę sobie wyciągniemy jeszcze jedną. tadić Lichsteiner. Samikedira. U, pusty przebieg mi się trafił. W sensie, że nie ma nic specjalnego i teraz sprawdzimy sobie, czy tu będzie kolejny Polak, czy, czy jak to będzie. Zaraz to sprawdzimy, jeżeli ktoś chce kodzik, proszę bardzo i jest to, no pięknie, Błaszczykowski, więc chyba będą tu sami Polacy. No to koledzy z zagranicy mogą nam to tutaj zazdrosić, co? Mamy trzech Polaków, więc podejrzewam, że tu będą sami Polacy. Dobra, ile mi jeszcze zostało? Trzy. No to jak na razie co? No, Cristiano Ronaldo na ikonie, więc fajnie mi tutaj się trafił. Blaster boksik. I co my tutaj mamy? Oj, tam będzie chyba fansik. Z tego co widziałem. No, fans. On też mi często wpada, ten Torres. Ten z dreadami. To już jest trzeci fans. Jedna ikona. Dobra, zobaczymy. Jeszcze dwie saszetki. No, mogłoby coś innego wpaść. Ja nie mam jeszcze całej tej edycji. Jeszcze mi trochę tam brakuje, ale jeszcze. A w ogóle, mogę Wam zdradzić, że niedługo będę nagrywał pewną serię. Z bardzo fajnym youtuberem, który ma tam chyba ponad 170 tysięcy już subskrypcji. Więc możecie napisać w komentarzu, e, o kim mowa. A może wiecie, może nie. Jeżeli oglądasz ten filmik, to Cię pozdrawiam serdecznie. W sobotę będziemy już nagrywać filmik. A tutaj, Yoshida, znowu fans. Trudno. Dobra, jedna saszetka, dwie limitki jeszcze zostały, więc sprawdzamy. Czy tu będzie znowu Polak? No nie Mertens, Mertens z Belgii Więc jak na razie Trzech Polaków i jeden Belg Fajnie I ostatnia saszetka Ciekawe czy zgadniecie z kim będę nagrywał <laughs> Coś mi się wydaje że chyba nie zgadniecie ale możecie pisać. Niedawno wybiło mu 170 tysięcy i tu jest unti um i ostatnia karta specjalna Rising Star Sisto. No, nawet go nie kojarzę. Chyba go nie mam nawet. Muszę sprawdzić Sisto Rising Star. Więc no co, miałem jedną ikonę, cztery fansy i jeden Rising Star i jeszcze została mi oczywiście jedna limitka. Dam Wam kodzik, proszę bardzo, jeżeli chcecie. I będzie to co? Napastnik. No i pięknie. Dybala Argentyna. No to fajny nam zrobili tu prezencik. Trzech Polaków. Glik, Grosicki, Błaszczykowski. Jeden Belg i jeden z Argentyny. No to napiszcie mi w komentarzu, czy macie te same limitki. Bo nie mam pojęcia. Mam na razie jednego Blasterboxa. Więc piszcie w komentarzu, jeżeli otwieraliście, czy macie jakieś inne, czy macie te same. Ale fajnie, że trzech Polaków tutaj, już myślałem, że będzie pięciu. No i tutaj pięknie, bo wpadła mi tutaj ikona Cristiano Ronaldo. A dam Wam kodzik, jeżeli chcecie, proszę bardzo. Kodzik do Cristiano Ronaldo. Dobra, mordeczki. To było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Czy się opłaca? No, moim zdaniem, fajna sprawa. 50 zł, nie pamiętam ile kosztowały wcześniejsze, ale były chyba trochę tańsze, już nie pamiętam. I mamy co? 5 limitek i 7 saszetek, więc możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba. Mi się podoba, fajna sprawa. Blaster boxing otwarty, 5 bardzo fajnych limitek. No tu gorzej, 4 fansy, 1 rising, ale wpadł ikona Cristiano Ronaldo. Dobra, ja was pozdrawiam serdecznie. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i miłego dnia, mordeczki. Papa. Pa.